Okres smuty, okres szoku powyborczego mamy za sobą. Pora wziąć się do rzetelnej pracy, uznając, że przestajemy zajmować się sobą, a zajmiemy się poważnymi problemami, które dla wielu polskich rodzin są szalenie niepokojące. Będziemy zatem przede wszystkim orientować się na interesy ludzi, dla których ból transformacji jest wręcz nie do zniesienia. Dla tych, którzy żyją w ubóstwie i dla tych, którzy uważają, że państwo polskie jest niesprawiedliwe. Także interesy młodych absolwentów, którzy mają wprawdzie dyplomy, ale te dyplomy nie otwierają ich żadnych drzwi. Będziemy wymagającą opozycją, ale też będziemy spotykać się z rządem we wspólnej pracy, jeżeli projekty, które będziemy rozpatrywać, służą naszemu krajowi, a przede wszystkim naszemu społeczeństwu. Chciałem też zwrócić się do wszystkich ludzi SLD, którzy w ostatnich latach z różnych powodów od nas odeszli, albo uznali, że zostali wypchnięci. Jeżeli nie popełnili żadnych wykroczeń w stosunku do prawa, jeżeli zachowali swoją lewicową żarliwość i wartości, to apeluję o powrót. Wracajcie, koleżanki i koledzy, bo zawołanie wszystkie ręce na pokład jest dzisiaj wyjątkowo trafne i wyjątkowo ważne. W SLD jest miejsce dla każdego, kto myśli zgodnie z lewicowymi wartościami, kto chce realizować nasz program i kto chce być po prostu z nami. Taka lewica, jaką my budujemy, jest szansą dla naszego kraju, szansą dla budowy bardziej socjalnego i bardziej sprawiedliwego państwa. Będą wybory w Sojuszu Lewicy Demokratycznej na wiosnę. I tak jak powiedziałem, tak zrobiłem dzisiaj, złożyłem rezygnację i moja aktywność w partii nie zmieni się. Mamy mniejszy klub parlamentarny, potrzebujemy dzisiaj wsparcia parlamentarzystów w województwach, w powiatach. Będę tam aktywny, będę pomagał nowemu przewodniczącemu z całych sił i z całego serca, ale również zamierzam swoją aktywność zwiększyć w parlamencie, w poszczególnych komisjach. Wybory na wiosnę są to wybory dla SLD bardzo ważne, ale to jeszcze daleka przyszłość.